agrami, agra wędrujemy może nie pod słońcem, ale jak na tę porę roku całkiem jest przyjemnie. Można popracować przede wszystkim w ogrodach, na działkach, a my będziemy naszych słuchaczy wspierać dobrą, mam nadzieję, radą. Bo pracy jeszcze w ogrodach jest dużo. Pani Alicja Dolecka. Witam Państwa. Pan Korneliusz Korniluk. Witam Państwa w studiu Radio Słuchaczy Internautów. Pan Jan Malesza. Dzień dobry Państwu. Andrzej Krystek, to ta czwórka po tej stronie studia, właśnie szyby dzielącej studio od reżyserki, a steruje naszym pojazdem dzisiaj Magda Brzezińska. A i podgląda oczywiście kamerami, byście mogli Państwo również i to, co mówimy, obejrzeć w internecie. Janusz Wiertel. I będziemy z Państwem do godziny 13. Czy oderwaliśmy się dzisiaj od pracy już? Pewnie nie, natomiast ja patrzę na społeczeństwo dosyć szeroko, z tramwajów, czasami z ulicy, z samochodu. Muszę powiedzieć, że coś w naszym społeczeństwie dobrego pękło. Ja myślę też i o działkowcach, bo jednocześnie społeczeństwo to i działkowcy. Potrafią się o tej porze roku przestawić, są właściwie ubrani, dużo spacerują, a to dobrze, dlatego że w ogrodach działkowych jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Jeżeli będziemy przystosowani, zahartowani, no to znacznie łatwiej i przyjemniej będzie w tym ogrodzie przebywać. Spacery jeszcze nas wiele, wzmacniają. Tak, wiele prac wykonać. A były takie czasy, że listopad, zimno, a krótka spódniczka, katary, przeziębienia. No jakżeż tam można było wtedy w takim stroju się przemieszczać do ogrodu. Nikt nie chciał. A dzisiaj z przyjemnością gorzej, na pewno wszyscy pójdą. Jeszcze gorzej, jak się człowiek spocił przy tej robocie. Tak, no tak. Na drugi dzień grypa, pewnie. Ale fakt, że październik raczej nie sprzyjał pracy w ogródkach, bo padało. Teraz mamy, Sprzyjał. Sprzyjał, bo padało. Bywały dni, tak, oczywiście, ale padało w tym sensie, że deszcz był, ale z pracą było gorzej. To znaczy sprzyjał. W jakim sensie? W październiku było wiele prac, ale to jest taki okres, gdzie jeżeli przesuniemy o tydzień daną pracę do przodu, do tyłu, bo deszcz pada, to pewnie cieszymy się z tego, że pada i wcale nie znaczy, że opóźnimy jakąkolwiek czynność, którą należy wykonać. A teraz mamy bardzo krótki dzień. A teraz krótki dzień, no trzeba się trochę spieszyć oczywiście. A jest co do zrobienia. Otóż właśnie, co mamy do zrobienia? No sporo jeszcze, bo w zasadzie to przekwitły już prawie wszystkie rośliny, przekwitły, usychają, więc przede wszystkim trzeba podciąć te rośliny, wyciąć te badyle, bo przycinać krzewy, róż na przykład, zrobić porządek, wykopać rośliny, które sadzimy na wiosnę, a na zimę przechowujemy w domu, więc jest cała grupa takich roślin, które wymaga teraz wykopywania, powolnego przesuszania, zadbania o to, żeby nie przegrzały się, żeby nie zmarzły te cebule, te kłącza różne, tylko dać im odpowiednią temperaturę, miejsce przechowywania. No tak. I bywa tak, że jak trzymam na balkonie, żeby one były na świeżym powietrzu, to przykrywam je na przykład na noc, jak nie zapowiadają przymrozków. Takie mam poduszki z kanapki, więc przykrywam to. Ale jeszcze nie było przymrozków. Nie było, ale potem będę jeszcze je wynosić na dzień, a na noc będę przynosić do domu. I to tak, aż te cebule ładnie się po prostu powoli wysuszą, stracą tę aktywność i będzie potem można już je przechowywać w piwnicy, czy tam mamy gdzieś jakąś wręcz komórkę. No pieszczoty. To już, żeby pięknie zakwitły, to są już pieszczoty i one wymagają właśnie te rośliny
wykopywane na zimę, a sadzone wiosną, na ogół są to kłączowe rośliny, cebulowe, kłączowe i tak dalej. One wymagają naprawdę dużej troski, ale bez nich ogród też dużo by stracił, bo to są piękne, a kale na przykład, czy dalie, acidantery, czy różne inne, no w tej chwili uciekają mi nazwy, przepraszam. O, kalne, przepiękne, kanny, więc trzeba to wykopywać i się tym zatroszczyć. Ale czy tylko wykopujemy dzisiaj, teraz? No wykopujemy, zostawiamy z tą ziemią, żeby to obeschło, potem ta ziemia sama spadnie z tych roślin, oczyszczymy te cebulki, te kłącza, ułożymy ładnie w jakimś pudełku. Ale i sadzimy. Tego. Ale na wiosnę zasadzimy dopiero. A teraz możemy jeszcze sadzić rośliny cebulowe. Ja jeszcze będę dzisiaj tulipany sadzić, bo czekałam właściwie na taki dzień, ale codziennie padało i tak upływał czas i niemożliwe było to do wykonania. Ale na przykład ogólnie porządki. I tak przygotować, że jak przyjdą pierwsze przymrozki, powiedzmy raz, drugi raz, to wtedy dopiero brać korę, torf, ziemię ogrodową i poszczególne rośliny przykrywać, które chcemy przechować w gruncie. Nie za wcześnie. Nie za wcześnie, żeby nie przyspieszać takiej szybszej wegetacji, bo na ogół jest jeszcze ciepło. Także to... No jak na tym pole roku, żeby to jest nie bardzo tak, ciepło. To nie można przyspieszać. No ale... po prostu odczekać ten moment. To jest takie czekanie, kiedy wolno, kiedy można wyjść, co zrobić i tak dalej. A cebulki tulipanów czekają? Cebulka tulipana mojego czeka i też nie wysadzona została. W tym tygodniu zostanie posadzona, a poza tym krzewy, drzewa, jeżeli przenosimy rośliny, bo przecież ogród to jest stały, to jest bardzo żywy organizm. Czasami małe roślinki, zbudowana enklawa nagle wymaga rekonstrukcji, przeniesienia gdzieś roślin, tych właśnie wieloletnich drzew, krzewów. Bardzo dobra pora i bardzo dobre warunki, żeby dalej je przesadzać. Zwłaszcza, że ziemia jest nasiąknięta. Ziemia nasiąknięta, nie ma obawy o przesuszenie systemu korzeniowego. No i dobry czas, żeby jeszcze do zimy ta ziemia po posadzeniu się uległa, czy opadła. To jest bardzo ważne. Chodzi o system korzeniowy. Tu nie chodzi o to, żeby on zregenerował, bo on w zimie nie regeneruje. Natomiast chodzi o to, żeby ziemia dobrze osiadła po posadzeniu, po przeniesieniu tych roślin. I wiosną w tym zacznie. To zapewnia dobre przyjęcie, no i, a przede wszystkim nie przemarznięcie w okresie, kiedy przyjdą mrozy, bo one wcześniej czy później nas dopadną. Czasami mogą być bardzo krótkie, ale nas dopadną, no i wtedy byłoby niedobrze. Zatem sadzimy, oczywiście pracując bez przesady, żeby się nie spocić i nie przeziębić. Pracujemy na działkach i telefonujemy. Nasz telefon oczywiście do Państwa dyspozycji 52 345 50 90. Jak zawsze 345 50 90. A my właśnie kontynuujemy rozmowę. Czyli możemy jeszcze nasadzenia robić roślin cebulowych. Mhm. Między innymi listopad jest takim miesiącem, gdzie jeszcze sadzimy czosnki ozdobne. Sadzimy też irysy cebulowe holenderskie. Też późno właśnie w listopadzie. Im później, no i tym lepiej? Czosnki jadalne też, te po prostu na zimowe nasadzenia. Ale wracając jeszcze do przechowywania bulw i cebul, to musimy pamiętać, jeżeli mamy kalle z Afryki, to co najmniej po oczyszczeniu z piasku, opłukaniu, 2 tygodnie pod kaloryferem, żeby je podsuszyć, dlatego że to jest Afryka równikowa, Afryka wschodnia. Ale tak ostro suszyć? Tak, wysoką temperaturę muszą mieć przez 2 tygodnie. Potem możemy w chłodniejsze miejsce do piwnicy gdzieś przechowywać, dlatego że jeżeli nie wysuszymy dobrze,
One są z dorzecza rzeki Kongo, one są z Afryki Wschodniej i tam one spoczywają w porze suchej, wysokiej temperaturze. To one będą nam zagniwały. Ta stara, powiedzmy, część bulwy może nam zagniwać i stracimy takie piękne rośliny. One są w różnych kolorach, bo to są w żółtych, pomarańczowych, różowe, czerwone, różowe, fioletowe nawet, tak, teraz nowe odmiany. Tak. I 2 tygodnie pod kaloryfer. Wysuszyć je dobrze. Zresztą... Ostro, tak, ale ja jeszcze chciałam właśnie dorzucić do tego, co powiedział kolega, że pod tym kaloryferem, żeby je tak przesuszyć, to trzymamy je jeszcze dlatego, żeby one nam potem pięknie zakwitły. Bo jeśli tego nie zrobimy, to one są kapryśne. Zakwitną albo nie zakwitną, to zależy, jak my im dogodziliśmy w tym przesuszaniu, w tym trzymaniu, prawda? Okres spoczynku. Tak, w tym okresie odpoczynku. I często nas tu pytano w radiu właśnie o to, dlaczego nie zakwitły takie rośliny cebulowe, czy takie, czy inne, bo każda z nich ma jakieś szczególne wymagania przechowywaniu, w tym okresie stworzenia jej dobrych warunków w okresie spoczynku. I te właśnie, pod ten kaloryfer wkładamy te kalle po to, żeby one i nie zagniwały, tak jak mówiłeś, i żeby kwitły. Jeszcze jest grupa roślin taka, która wymaga zadaszenia teraz, tak, przy tych deszczach. To są eremurusy, pustynniki inaczej, żeby one nie dostały teraz dużo wody, dlatego że one takie też... parasole trzeba zrobić. Nie, jakby płyty, jakieś szkło albo pleksy położyć na to miejsce. Tak samo delospermy, to są z Afryki Południowej. Tak, piękne, z Lesoto, gdzie od Antarktydy tam mroźne wiatry wieją, tam jest mróz, śnieg spada i one tam zimują pod śniegiem. U nas kapryśna zima deszczowa powoduje, że wygniwają. Po prostu pod wpływem nadmiaru wilgoci pękają te mięsiste listki i możemy stracić. Dlatego też już w tej chwili trzeba je zadaszyć. I opuncje na przykład ogrodowe są, nie? Opuncje ogrodowe, które wymagają i potem, no w tej chwili zgubiłam nazwę. Ale są agawy gruntowe, takie, takie, które... Takie agawy i inne, też, ale też z pięknych roślin, takich, które nam się nie udają na działkach, bo niewłaściwie je sadzimy, ale w tej chwili... Zaraz wrócimy do tematu, bo jest telefon od słuchacza, czy słuchaczy, halo, witamy. Dzień dobry, witam. Witamy. Dotrzymuję się oczywiście do programu, tak? Tak, tak, tak. Mam pytanie odnośnie przycinania tutaj na jesieni. Chodzi mi przede wszystkim o lawendę. Jest posadzona w tym roku, na wiosnę była posadzona, jest taka kilkuletnia, ma około 30 centymetrów. W jaki sposób ją przycinać teraz? Teraz nie przycinamy w tej jesienią, przycinamy wiosną dopiero, w kwietniu. I to możemy na 5 centymetrów nawet ciąć krótko, ona będzie piękna, zwarta. Jeżeli... Czyli teraz zostawić ją? Nie, teraz zostawić, bo nie, tak, bo nie wiemy, ile ona przemarznie. Bo ona jest też wrażliwa na jakieś większe, silniejsze mrozy, jak nie będzie śniegu. Może nam przemarznąć. Czy tam zabezpieczyć łuko korzeniowe jakoś, tak? Tam... Nie, gałązkami, stroiszem tak zwane, ale to dopiero jak będą mrozy. Przynajmniej 3 dni pod rząd jakieś mrozy będą takie, że tam po kilka stopni poniżej zera. Żeby nie przegrzać jej. Ale teraz nie, ona jest w miarę odporna. Ona tam do kilkunastu stopni mrozu to w sumie też wytrzymuje, bo nawet we Włoszech takie zdarzają się zimy, że tam temperatura spada w niektórych regionach poniżej mocno. No to dobrze, że... Także wiosną, wrzosy na przykład, lawenda, te rośliny tniemy wrzosy, wiosną krótko. A jeszcze tutaj mamy też w ogródku taką ozdobną wrzozę, też posadzoną w tym roku na początku lata. I taka jedna z gałązek, która powinna rosnąć poziomo w dół, poszła mocno w górę. Czy ją można... przyciąć, obciąć teraz? No można było latem, teraz to nie wiadomo, czy jest soki, nie jest parcie soków. Na wiosną już w ogóle wczesną, nie, bo by się zapłakała, bo ona ma silne parcie soków korzeniowych. Tak, dlatego się sok pożyskuje z brzozy na przykład
koniec marca, początek kwietnia gdzieś tych, nie? Cały czyli kwiecień zresztą. Stawisz na początek lata, latem ją. Raczej latem, po prostu. No można było wcześniej, tam we wrześniu tak. Jeszcze, ale teraz to nie wiem, bo trzeba sprawdzić, czy ona czasami nie płacze już. Ale też dużo chorób grzybowych jest w tym powietrzu wilgotnym. Lepsza jest pora no właśnie, taka sucha, jak jest. Zachodu Kłodzkiego dzwonię, także tutaj tych deszczów mamy trochę więcej. Bo szkoda tracić roślinę potem. No właśnie. I jeszcze ostatnie pytanie odnośnie właśnie przycinania jagody amerykańskiej. Mamy takie dwuletnie krzaki, no już tak poszły gdzieś około metra w górę, rozrosły się. Czy przycinamy je? No nie, oczywiście jeżeli dwuletnie, to nie. Dlatego, że na dwu-trzyletnich najlepiej owocuje. Ale jak będą już pięcio-sześcioletnie... Proszę? To zostawić, to... Na razie tak. Bo termin przycinania borówki amerykańskiej to jest koniec marca, początek kwietnia. Zaraz po zimie. Ale to przy roślinach takich sześcio-siedmioletnich, tam się najstarszy usuwa w ten czas... Ale dwu-trzyletnie to najlepiej owocują, to znaczy szkoda by było tutaj. No właśnie w tym roku nam pięknie owocowały. Tak? No, no właśnie, to szkoda by było, nie? Pozbawiać się plonów. A to jest cenna roślina. Ze względu na to, że ona wzmacnia wzrok między innymi. Bardzo są właśnie tutaj smaczne. Tak, ale są cenne, one są lecznicze. Mało tego, liście borówki amerykańskiej są, można użyć jako herbatę. Jest też z liści można robić, czyli... tak. Ale podsuszywszy je? Nie, nawet świeże, czy podsuszone. Mogą służyć za herbatę. Dobra wiadomość właśnie, że będzie mogła wykorzystać też liście. Tak, ale to oczywiście latem, tak? Oczywiście, tak. Pełni wegetacji. I jeszcze ostatnie pytanie, przypomniałam się właśnie odnośnie, tak szybciutko, odnośnie rododendronu. Tutaj, gdzie mieszkamy w lesie, jest dużo... świerków, socen przy domu i dosyć dużo igieł jest. Czy tymi igłami, które zbieramy tutaj z trawnika do domu, można ten system korzeniowy zabezpieczyć jakoś właśnie? Można. Taką poduszkę zrobić z tych igieł? Ale na razie nie należy się spieszyć. Mówię później, jak trzeba będzie troszeczkę... Czyli rododendron bardzo jest wdzięczny, jeżeli nawet liście na przykład dębu się daje pod korzenie. Nawet bukowe liście. Mogą być też. Tak. Może być ściółka taka zigliwia, czy tam skory powiedzmy, też sosny, czy świerka. Ale z tym okrywaniem nie należy się spieszyć. Dlatego, że one są dosyć odporne. I żeby tam po prostu pleśnie nie wchodziły. Nie przedobrzyć, a potem pleśnie nie zachować. Kilka dni mrozu będzie. I dobrze na przykład zbierać takie igliwie, kiedy był ten okres suszy 7 tygodni, żeby mieć suche i gdzieś w worku, w jakiejś tam szopce sobie przechować i potem tym suchym igliwiem zabezpieczać. Nie? To nawet nie wyrabia się właśnie. Szyszek mam takich właśnie suchych, wysuszonych i trochę kory takiej suchej, także to się... No, sucha kora, to jest lepsze. Dobra, bardzo dziękuję w takim razie. Życzymy powodzenia w takim razie, zdrowia i smacznej herbaty życzymy. To cieszy, że mężczyzna tak się troszczy o rośliny ozdobne. Ja się bardzo cieszę. My również pozdrawiamy. Pozdrawiamy i życzymy sukcesu. Do usłyszenia. A tak przy okazji, skoro mówiliśmy już o cięciach, to zapytam, przy drzewach owocowych w tej chwili nie gmeramy? Z piłką, z sekatorem. Proszę Państwa, pod koniec września jeszcze można było ten sekator używać. W połowie października byśmy też w tym roku mogli używać, bo gdyby pogoda pozwoliła, ale że ten październik był taki wyjątkowo mokry, że można było piosenkę napisać, że ciągle pada, no to niestety w październiku nie mogliśmy z sekatorem pójść i ciąć drzewa owocowe. Ponieważ weszliśmy w listopad, no to tym bardziej już teraz trzeba zapomnieć. Drzew owocowych, na wiosnę. Drzew owocowych nie powinniśmy naprawdę już ruszać. Przyjdzie połowa marca, przyjdzie początek marca już od jabłoni. Rozpoczniemy i zaczniemy ciąć. W tej chwili myślę, że byśmy popełnili błąd, dlatego że tak, kora po cięciu, ona nie zabliźnia. Ona odstaje wtedy w tych miejscach od drewna.
nie będzie zabliźniała. Ta sztuczna kora, którą pokryjemy, nie do końca ona tam te wszystkie zakamarki nam pokryje. No i wtedy będziemy powodowali, że wejdą choroby grzybowe i niepotrzebnie zamiast leczenia będziemy mieli skutek odwrotny. Czyli czekamy do wiosny? Czekamy z drzewami owocowymi do wiosny. Ale kolejny telefon. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, czy państwo puszczacie audycję wideo z dźwiękiem, bo akurat nie mam dźwięku? No z tego co wiem, to powinno być z dźwiękiem. Pytam kolegi, który tym wszystkim zawiaduje. I w tej chwili właśnie obraz wiem, że emituje. No, obraz jest tylko po prostu dźwięku. Co z dźwięku? Tak. Ale w ogóle jabłko... w tej chwili zaczyna się pojawiać. Ale w ogóle jabłko... Czyli jest, może coś tam trzeba byłoby odkręcić, włączyć... Tak? Nie, no u mnie wszystko z komputerem okej. Okay, no... Czyli mamy głos już? No, z tego wynika, że tak. Mam nadzieję, że słyszy pan nas i widzi. A przy okazji jakieś problemy na działce? Nie, nie, na razie nie. Także, chociaż robota jeszcze jest, prawda? No jest, ale na razie nie ma żadnych problemów. Ale sobota... To się na pewno dodzwonimy. To, życzymy powodzenia w takim razie. Dziękujemy za uwagę. I kolejny telefon... Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Anna ze Strzelna. Witamy ja Strzelno. Kujawy. Ja mam kwiatek potocznie nazwany pieniążek. To jest nowość. Co? I nie wiem, jak go mam pielęgnować. Ale jeszcze raz. Ale co to jest? Pieniążek. Potocznie zwany pieniążek. Tak, ale jak ta roślina wygląda? To są takie listki... okrągły, tak jak pieniążek i łodyżka nie idzie z brzegu listka, tylko tak jakby ze środka wychodziła. I to jest doniczkowa roślina? Tak. Doniczkowa. No nie wiem. Z jakiego rodzaju? Ten pieniążek to na razie nam nie mówi. Nic, bo to taka zwyczajowa nazwa to pieniążek. Może handlowa może tak. być. Tak. Albo no, tak. Po łacinie nie umie powiedzieć jak, ale potocznie tak. pieniążek. No właśnie. Wiem, że to jest z jakiej grupy roślin? Czy mięsiste listki? Jak to wygląda? Tak, mięsiste są. Tak, raczej są grubsze. Z jakichś sukulentów może? No, próbujemy zidentyfikować. No, tak. No ale trudno. Żebyśmy widzieli, bo tysiące roślin to też tak trudno jest. No właśnie, bo książek mam tyle i nigdzie w żadnej książce tego nie ma. No, bo musiała mieć pani nazwę tą łacińską. To łatwo, nie? A gdzie pani kupowała? Dostałam. Dostała pani, aha. Tak. Proponujemy pani zrobić, może przesłać zdjęcie i kolorowe przesłać, czy to do polskiego... To są zielone okrągły. Tak, no, rozumiem, ja tej nazwy nie znam. I on je bo tą nazwą rośliny nie znam, kwitnie, a możemy pomylić. Kwitnie. Jak nawet. Kwitnie? Białe kwiatki. Białe kwiatki. Ale... A to nam pani zagwozdkę. Ale drobne. No pani mówi, że jest listek i łodyżka. Taki okrągły, tak? Z tego wychodzi łodyżka kwiatowa i biało kwitnie. To nie kwiatowa. Z tego listek jest na taki okrągły, listek jest okrągły tak jak pieniążek, dlatego pieniążek on się potocznie nazywa. I ta łodyżka wychodzi nie z brzegu listka, tylko ta jakby ze środka. Aha, z tym taki parasolka była. Tam nie ma kwiatka jeszcze. Ale kwitnie później. Ale te listki są podniesione, tak? Na takiej łodyżce. Tak, i potem nad tym ten kwiatek, tak? Może jakiś nie wiem jak kwiat, bo ja jeszcze nie kwitłam. U mnie nie kwitło, tylko sukulent wiem, może jakiś tam. To może być sukulent jakiś. No musielibyśmy widzieć, bo to tak trudno czasami jest określić. Może jest jakaś nazwa właśnie ta łacińska, albo biologiczna, biologiczna albo polska nazwa, ale... No polska to jest pieniądze. Obiegowa. To jest zwyczajowa nazwa. To jest zwyczajowa nazwa. To tak ktoś nazwa ze względu na budowę tego listka i tak dalej. A tak, przecież... No,
To jest bardzo ładne właśnie i to można kształcić. A tak jak na przykład Radę Macherę, która jest przeciwko dymowi od papierosów, to pospolicie nazywano nikotynkę. Ja poproszę nikotynkę w tym, w kwiaciarni. I panie początkowo się dziwiły, co za nikotynka. W końcu ustaliliśmy to. Tak samo z tym może być. Z tym. My się rozejrzymy po kwiaciarniach, spróbujemy jakie są po prostu nowości. Gdzieś zasiągnąć ja jakieś informacje. Jak ta roślinka wygląda i zobaczymy. I zapytam nawet w kwiaciarni, czy panie słyszały taką nazwę, czy znają taką roślinę. Może za tydzień odpowiemy, ale... Ale jeżeli pani ma internet, przesłać albo kolorowe zdjęcie do Polskiego Radia i spróbujemy wtedy zobaczyć, jak to roślina wygląda. Mailem nam coś, to wtedy spróbowalibyśmy zidentyfikować roślinę, a tak to trudno właśnie mówić. No może się dowiemy, za tydzień byśmy odpowiedzieli, bo na razie... Dobrze. No, tysiące roślin jest i trudno tak... Musimy pochodzić, poszperać, poczytać. A generalnie w ogóle sprawia jakieś kłopoty może w tej chwili? Znaczy się, tak, no słabo to rośnie i listki zaczynają mi opadać. Może taka ta uroda jest tej rośliny. Może za dużo wody dostają, bo to jak to jest z grupy... Albo za sucho, albo za dużo wody. Za mało światła też czasami. Zależy skąd pochodzi ta roślina. Z jakiej szerokości geograficznej, czy z okolic pustynnych, czy też mokrych. Nie wiemy. W tej chwili nic nie wiemy na jej temat, bo musimy najpierw zidentyfikować i poznać właściwą nazwę. Spróbujemy rozszyfrować tajemniczą roślinę. Życzymy powodzenia. Zagadkę. Dziękujemy. I kolejny telefon. Halo? Dzień dobry. Pozdrawiam Państwa w radiowym studiu. Nawzajem. Dziękujemy również. Mam problem z moimi jabłuszkami, które w tym roku naprawdę pięknie obrodziły. Trochę przywożę tych jabłek do domu, ale część przechowuję. A jakie odmiany? Oj, nazwy nie znam, bo to jeszcze... Te stare odmiany. Mój poprzedni. No tak. I chciałem powiedzieć, że trochę przywożę do domu, ale część przechowuję na działce w wiklinowym koszu. I tu mam ważne pytanie. Ile stopni mrozu jabłka wytrzymują na działce, oczywiście pod dachem? Ale nie ogrzewany. Nie. Normalnie tam w domku taka temperatura jak na dworze. Nie wiem, do ilu stopni mrozu można tam je... I czy w ogóle w mrozie można było wytrzymać? Proszę pana, wszystkie owoce, oczywiście między innymi jabłka również, najlepiej się przechowywują w temperaturze powyżej zera, a więc plus 2, plus 4 stopnie, czy plus 1, plus 4 stopnie. To jest temperatura, która zabezpiecza i przez długi czas nie zachodzą żadne procesy biochemiczne. I te jabłka, no widzimy, że trafiają one jeszcze w czerwcu do nas na rynek. Także jeżeli takie warunki pan stworzy, to będą takie jak u prawdziwego sadownika, będą po prostu się przechowywały. Natomiast powyżej już 5 stopni, no to już będą zachodziły i procesy dojrzewalności konsumpcyjnej, czyli zachodzą procesy biochemiczne. Jeżeli to jest, powiedzmy, że malinowa oberlandzka, to już w granicach grudnia, do grudnia poleży, a powyżej grudnia ona będzie wewnątrz, będą zachodziły procesy biochemiczne i będzie nastąpi tak zwana choroba fizjologiczna, rozpad mączysty. Z kolei poniżej zera, no to oczywiście zamarznie i komórki po odmarzaniu po prostu zniszczą jabłko. Także plus 1, plus 4 to jest dobrze. Poniżej nie zera dopuszczać poniżej strata. Zera, ale też nie wyższa temperatura, jeżeli chcemy, żeby nam w tej, powiedzmy, w tym miejscu, gdzie chce pan przechowywać, poleżały do stycznia czy do lutego. Ale to znaczy, że jak już będzie minus 2,
Minus przykładowo dwa, to już, to już po nie prostu dobrze. Zamarznie. No waltanie jeszcze może miąż, być zero. Miąż, no waltanie będzie, tylko mówimy w otoczeniu tego, tych jabłek. Także waltanie, jeżeli będzie minus dwa, a na kosz dodatkowo założymy jakiś koc albo inne jakieś materiały położymy, to w okolicy samego jabłka będzie 0 stopni, czy powyżej zera, i to będzie dobrze. Ja bardzo, bardzo dziękuję. Najlepsza piwniczka by była na działce gdzieś, nie? No tak. Poniżej gruntu. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Życzę powodzenia w takim razie. Do usłyszenia. I żeby kolejny się nie zmarnowały telefon. Te jabłuszka smaczne. Halo? I dorodne. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ja w sprawie tej rośliny, o której przed chwilą była mowa. Pieniążka. Tak. Poszukałam to przy okazji w internecie. Jest to nazwa łacińska Pilea peperomides. Peperomia. I rzeczywiście peperomia. Jest trudna do kupienia. Tak, można zaszczepki gdzieś tam kupić, to też chyba w internecie, ale łatwa do hodowli uprawy. Ale słabo rośnie naszej słuchaczce. Tak, nie sprzedawana jest w kwiaciarniach tylko dlatego, że jako niewielka roślina długo rośnie, to znaczy jest efektowna dopiero, żeby można ją kupić i dlatego trudno ją dostać. No, peperomie to strefa jest ciepły. Subtropik. Ciepłych, ale pewnie pani przedobrzyła z wilgocią. Jeżeli mówimy o peperomii, to pewnie pani przedobrzyła z podlewaniem i z podłożem. Ona potrzebuje ciepłego podłoża, ale nie niezbyt wilgotnego, tak jak gloksynia na przykład. Może być wilgotne. Ona jest trochę zachowaniem, jeżeli mówimy o peperonii, trochę do cyklamena. Jeżeli go zalejemy czy przelejemy, no to będzie wtedy zagniwał i pewnie to u pani się dzieje. Czyli trzeba znać dobrze się na podlewaniu takiej rośliny. Tak, ale kupując widzimy rośliny, no też zwróćcie państwo na to w przyszłości, żeby oryginalną nazwę, albo łacińskie czasami gdzieś ale są. Ale udało się dzięki naszej słuchaczce zidentyfikować. Jednak znaną roślinę. Ja tak przypuszczałem, że ktoś z państwa zadzwoni. No i na podstawek podlać wodę, tak. A nie od góry. Ale czy to nie? Pani, która nas pytała, odkryła tę roślinę, tak. Czy inna pani? Nie, ta inna pani. Inna. Inna. Bo podziwiam uporu i podziwiam takiej penetracji. No, do cierpliwości dotarła pani. No, nie mamy akurat okazji teraz posłużyć się internetem. No, jestem pełna podziwu. Dziękujemy pani, że odkryła nam pani. No i pomogła tej pani, która dzwoniła. Tak, pomogła tej pani, która dzwoniła. Czyli mniej podlewamy, ale więcej wilgoci w powietrzu. Życzymy powodzenia w takim razie we wszelkich uprawach. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy również, pozdrawiamy. I kolejny telefon. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dawno nie dzwoniłem, Bogdan z tej strony. Witam, jak tam we Włosławku? Ach, tak, piękna pogoda, takie mroźne, lekko powietrze, no fajnie, bo już troszeczkę tak grzybica wszędzie zapanowała, jak nie to inne pleśnie, że tak powiem, chociaż to są rozróżniam, co innego i to co innego. Ja tylko tak w kwestii formalnej, państwo mówiliście o borówce, nie? O liściach, czy herbatkę można parzyć, no. Ja bym dodał, ponieważ mam, mogę to powiedzieć, bo to nie jest wielka tam jakaś tajemnica osobista, mam, dowiedziałem się ostatnio i podejrzewam, że bardzo dużo ludzi też ma insulinooporność. To jest takie cholerstwo, że ani to cukrzyca, ani to pierwszego, ani drugiego stopnia. I takie to jest pomieszanie z poplątaniem. No i czyli trzeba uważać. To właśnie jest bardzo dobrze, wiem o tym, bo sam używam. Piję sobie 3 razy dziennie taką przed jedzeniem herbatkę właśnie z liści, ale czarnej borówki, nie? No to tak, podobne składniki tak, zawiera. Nie? To nie kosztuje. To jest ta sama rodzina. I bardzo dobrze, bo obniża o te jakieś tam 10-12% ten cukier, który właściwie insulinooporność to mają tak do 25-30, to jest maksymalnie, potem to już przechodzi w cukrzycę drugiego stopnia. No ale żeby nie załapać tej cukrzycy drugiego stopnia, to właśnie warto pić coś takiego, no niezależnie od tego. Przeszedłem tutaj na zielarstwo, ale tak mi się jakoś skojarzyło. Mówię, może komuś się w życiu przyda, bo nie. No oczywiście, dziękuję. I potwierdza pan, że obniża cukier? Tak, obniża cukier. Tak. Nie wiem, jakieś tam do połowy czy coś w wielkich ilościach, nie? Ale,
ale to w zamian na przykład, bo niesmaczne są liście z morwy, nie? Bo to jest taki... Bo morwa no, też obniża, no, oczywiście. Tak, tylko to jest takie bardzo peżowe, jakby pesz ktoś na przykład stosował na wątrobę i pił coś tam takiego, nie? Też. Tak. No to morwa ma podobny taki trawiasty smak, nie? A to ma taki bardziej przyjemny, no taki bardzo herbaciany, że tak powiem już, w stronę borówki, nie? No niezależnie same owoce suszone borówki też są wspaniałe w tym kierunku, nie? Owoce morwy również też obniżają i tak jak pan mówi, liście morwy tylko też. Tylko morwy, tylko liście i to liście białej, bo tylko białej, bo tej czarnej morwy nie, nie tak, tego, nie? Pozdrawiam wszystkich tutaj. No, dziękujemy za te wskazówki. Ja skorzystam z rady. Dziękujemy za poparcie. Dziękujemy i kolejny telefon. Halo. Dzień dobry, z tej strony Karolina z Racic. Witamy Racic. Dzwonię do państwa odnośnie audycji, która obecnie jest na antenie. Dzwoniła słuchaczka odnośnie roślinki pieniążek. Tak. To jest potoczna nazwa faktycznie, a to, co udało mi się ustalić, to jest Pilea peperomioides. Tak, tak, tak. Peperonie. Tak. Także właśnie zidentyfikowaliśmy dzięki słuchaczce roślinę i udało się również porad przekazać naszej słuchaczce. Pani i poprzedniej pani bardzo dziękujemy. Dziękujemy. I jeszcze raz podpowiadamy, zapytać zawsze dziękujemy o oryginalne nazwy, a nie regionalne, albo czasami handlowcy sobie wtedy... pieniążek, no coś chwytliwego w handlu. To z profesorem pieniążkiem się kojarzy. Tak. No właśnie. A to słynny przecież był naukowiec. Kolejny telefon, tak. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam do państwa takie pytanie. Chodzi mi jeszcze o opryzg mocznikiem na drzewa. Na drzewa. Opryzg mocznikiem. Proszę pana, teraz już resztki liści opada z drzew. No warto tym mocznikiem, bo jakie jest zadanie tego mocznika? CaCN2, więc wapno, azot. Po prostu opryskując to drzewo, powodujemy jedną rzecz. Stwarzamy niekorzystne warunki dla rozwoju grzybów, a że tam jest też i azot, to jednocześnie i wapno, to odkażamy i przyspieszamy rozpad liści, które były przez lato zakażone tymi grzybami i opadły. No i cała tajemnica. Jeżeli tym mocznikiem opryskamy, to pozbawiamy się szybciej tych grzybów, które na tych liściach się znajdują. Dlatego dobrze jest teraz te drzewa opryskać, ale jeszcze też lepiej jest zrobić taką rzecz, że kiedy już liście spadną, a już prawie z drzew owocowych to już to jeszcze niewiele zostało, to jak spadną wszystkie, złożyć do kompostownika i wtedy opryskać kompostownik również tym mocznikiem, który zawierając wapno zdezynfekuje i azot spowoduje, że przyspieszy rozpad nie tylko liści, ale też grzybni, która na tych liściach się znajduje, bo grzyby tego nie lubią. No, tylko bo jest tylko taka warunek sprawa. Jest, przepraszam, 50 gram na litr. No 5% to jest roztwór, żeby był. Tak. Przedobrzyć. Na to idzie kupić gdzieś. Tak, to jest nawóz. Rolnicy stosują go po prostu jako nawóz azotowy na uprawach rolniczych. Także jest dostępny, łatwo go kupić. A 5% no to na 100 litrów to jest 5 kg albo na 100 gram 5 gramów. Które trzeba rozmieszać. Bo ja mam taki właśnie mocznik w granulkach. Białe tak granulki. Tak jest, bardzo dobry. Tak on jest. Się łatwo rozpuszcza. Aha, dobrze. Bo tu jeszcze przykładowo, bo gruszka to mi prawie opadła z liści. Ja to właśnie miałem takie porażone i ja to wywalam. Nie tego. A tam jest rdza na nich. Tak, trzeba już wszelkie mumie strącić, oczyścić drzewa i ale liście. Jeszcze mam na morele. Morela to jeszcze zielone liście ma. To znaczy akurat z morelą to jest jedyne drzewo owocowe, jest ich 7 czy 8 gatunków, z orzechem to będzie 8 gatunków, to na liściach moreli akurat żadnej choroby teoretycznie nie ma. Jest natomiast na pędach brunatna zgnilizna, jest norag oczywiście bakteryjny, czyli tutaj liście jakby nie wchodzą w rachubę, walka z tymi chorobami. Ale to trzeba poczekać, aż opadną. Ale jak opadną, zostaną zebrane, to tym mocznikiem opryskać, ale w tym przypadku tutaj też dobrze, nawet jak jeszcze liście są tej moreli na drzewie, to drzewo też opryskać, dlatego że
przecież opryskując liście, opryska pan też i pędy. No i tam znajdujące się zarodniki choroby grzybów zostaną, nastąpi przyspieszony rozkład tych zarodników grzyba, a o to nam chodzi. Tylko zależy, jakie tak? pan ma rośliny pod drzewem jeszcze. No nie, oczywiście, nie, że, ale 5%. Ma pan drzewa osobno? Drzewa są o, osobno, ale no, nawet 5%, gdyby tam po prostu wpadał na powierzchnię trawy, bo czasami lubimy mieć trawę, nic się tam specjalnie nie stanie. Jest to nawóz. Nie, no ja mam właśnie trawę pod drzewami. To, jest trawa, to. Ta 5% ten mocznik, aż tak bardzo tam trawy nie uszkodzi. Bo najwięcej to właśnie na gruszce było. I tak na gruszce tak jest. Najbardziej wrażliwe. Bo tutaj nie chodzi już nie wyrzucam do kompostownika, tylko zbieram i to do utylizacji tam. Ale mocznikiem można załatwić te grzyby właśnie. To jest... No więc właśnie, mocznik przede wszystkim dajemy po to, żeby przyspieszyć rozpad tej grzybni. I no, wszystkich, ale to też wszystkich teraz gatunków, trzeba jeszcze trafić pogodę, żeby to zrobić. No pogodę to już trzeba trochę patrzeć, mieć trochę wyczucia. Jutro słyszę znowu deszcz. Poniedzieli ma się troszeczkę rozjaśnić, wybrać taki dzień, żeby można było te opryski wykonać. Bo to jak wykonać. Się w razie popada, to jakby w ogóle, czy to jakiś jest termin? Z drzewa zmyje, a mocznik spadnie na ziemię i nawiezie podłoże, także to nic złego uciesz. Pan nie uczyni, bo składniki pójdą do ziemi i roślina będzie wiosną z tego korzystała. Tak. Ale jak będzie pan opryskiwał, tak? czy przygotowywał ciecz, to dobrze jest dodać jakiegoś płynu do naczyń, kilka kropel, no, albo to szarego mydła w nie płynie. Nie zmyje tak łatwo. No. Żeby to najlepiej. Jest takie lepiszcze, przykleje. Że tak, jest. Żeby się tak szybko nie spłucze z drzewa. Dobrze, dziękuję bardzo. Życzymy powodzenia w takim razie. I kolejny, mamy dzisiaj dużo telefonów. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam się spytać tylko na temat jabłonki Cesarz Wilhelm. Cesarz Wilhelm jabłonki. Muszę przejść do innego pokoju, bo mi odbija. Radio mam włączone. Ale słyszymy, tak? A co się dzieje? Po prostu jabłka owocuje. Jabłonka jest, ja wiem, z 8 lat ma, owocuje już dosyć, bo tak widać, że co rok to więcej tych jabłek. Ale te jabłka są po prostu w środku szkliste. Nie wszystkie. One wyglądają po zerwaniu jak ananas. A po tygodniu one już będą do wyrzucenia, bo to się nie nadaje do spożycia już później. Bo ma bardzo brzydki smak. Czy nie przechowywują? Nie przechowują się? Nie. Znaczy się, one nigdy nie dotrwają do tej pory, bo to już... One są niedawno zerwane, bo późno jakoś dojrzewały w tym roku. I nie wiem, interesuje mnie ta szklistość. Czemu one takie są przezroczyste, są... Nie wszystkie, ale niektóre są. Proszę pani, do roku 70, powiedzmy 1970, cesarz Wilhelm jeszcze był w doborze odmian w Polsce. Mhm. Bardzo dobra odmiana. Smaczne, owoce są, wyjątkowo smaczne. Bo to coś ale jedną, można powiedzieć, dwie wady, jakie sygnalizował w czasie uprawy, to po pierwsze, wchodzi co drugi rok w owocowanie i dlatego z zasadów został definitywnie wyrzucony. Jego w sadach towarowych pani dzisiaj nie zobaczy, jedynie gdzieś w sadach pomologicznych. Albo też na prywatnych gdzieś posiadłościach, tak jak no, pani na ma. Na działce mam właśnie jedną jabłonkę. Nie? I druga cecha to jest fizjologiczna choroba pod nazwą szklistość miąższu. No, to i, tak i niewiele to tutaj, tu nic pani nie zrobi. Jego trzeba zbierać i trzeba konsumować. Ta szklistość ujawnia się w trakcie przechowywania i to powoduje, że potem bardzo szybko zachodzą no, procesy. Czyli do bieżącego ją konsumowania. Do bieżącego jest wyjątkowo smaczna, dlatego, w tamtych czasach ona była, można powiedzieć, w grupie tej deserowej, bardzo smacznej, preferowanej, ale sadownicy zeszli z tych dwóch powodów i nic tutaj pani niewiele poradzi. Jeżeli pani ją ma, no to ją pielęgnować, ale trzeba mieć na uwadze, że po pierwsze ona co drugi rok będzie pani wchodziła w okres owocowania i na to już nie ma rady. Jedynie przez silne cięcie, no ale to trzeba już tak jak sadownicy regulować, wycinać konary, odmładzać wtedy i w ten sposób zmuszamy do corocznego owocowania. To jest jedno, a na szklistość nie ma rady, no taka jest jej uroda.
Bo mąż pryska, owszem, ona ma jakieś tam grzybowe plany. Tam jest troszeczkę problem z parchem, ale co do parcha, na mączniaka jest odporna. Trochę na tego parcha, jeżeli mąż pryskał kaptanem, no to dobrze. Pryskał, ale nie jest to odmiana, żeby była tak jak... Czyli trzeba się pogodzić z tym, Cortland, że McIntosh, jakieś jemy tam, krótko, tak, jakieś inne. Tuż po zerwaniu. Dziękuję tak. bardzo, do widzenia. Do widzenia. A my też dziękujemy Państwu za uwagę. Powoli jednak zbliża się czas finału naszej dzisiejszej audycji Raz na Zielono. Pani Alicja Dolecka, pan Korneliusz Korniluk, pan Jan Malesza, Andrzej Chrystek, Magda Brzezińska i Janusz Wiertel. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. www.radiopik.pl